Hej, witajcie drodzy widzowie, Arek 260, kłaniam się nisko i zapraszam was na spotkanie w ramach kariery menedżerskiej Arkadiusza Kotnowskiego Real Madryt sezon drugi. Jest to w ramach La Ligi Santander Real Valladolid kontra Real Madryt. Bez pewnego przedłużania. Gościmy dziś na Estadio José Zorrilla. Witam Państwa, życząc wielu wrażeń i emocji. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem twardzi i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zbliżamy się już do pierwszego gwizdka tego spotkania La Liga. Real Valladolid zmierzy się z Realem Madryt. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Właśnie widzimy zestawienie na ten mecz Realu Valladolid. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na murach. Drużyna Realu Madryt na ten mecz teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois, Luka Modric oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Dobra, pominiemy to już. I te przy okazji mamy nowy monitor zakrzywiony, więc będziecie mieli trochę. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy sam. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu... Nie wyłączaj się ty. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Znakomicie, ale szukacja teraz! Szlagby! Małe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Halo? Głęboko pole karne zagrywa. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wywini. Udane wejście. Akcja przerwana. Próba odbioru w ataku. Teraz już możemy oficjalnie. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Nie ma go. Tylko poprzeczka. Mamy aut. Moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Także mamy nowy monitor, bo stary się rozwalił. Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Ale teraz dziura w defensywie. I czy będzie gol? Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celnie. Kurde mać. Straci piłkę. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Jest pierwsza bramka dzisiejszego meczu. Do siatki trafia Karim Benzema. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza.
Także nowy monitorek wpadł do mnie dzisiaj za 6 stówek. Samsung. Model, bo mnie powiem teraz. I teraz strata Realu. Benzema, czy zdoła to strzelić? Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, która w końcu wejdzie. Obrońca go teraz odpuścił. Moment. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Strzelec znalazł się tuż pod bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Kiepsko dziś dla Czerwimy, bo jest głośna akcja. Benzema! Wow! To drugie jego trafienie dziś! Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rejt, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu do bramki. Brawo! W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy kwaset jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Ale szukania teraz! Jest kolejna bramka! Powiększają przewagę do 4 goli. Pójdą na to krótkie gola, a ostatnia obrona nie miała tam nic do gadania. Taki jednogłośny strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym wielki drugi wstyd w dzielnie gola. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się dziś, czego się nie dotknął, zamienia na i po tej bramce jest 4-0. Halo? Nie teraz, nie w tej chwili. Naprawdę. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Najwyższą klasę. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. No, powiem ci, że sędzia podejmuje teraz kontrowersyjną decyzję. Taki faul zasługuje oczywiście na kartkę, tyle tylko, że mogła to być od razu kartka czerwona. To był taktyczny faul, obliczony na zatrzymanie niebezpiecznej szarży na bramkę, a przepisy są w tej kwestii jasne. I przewidują za takie numery natychmiastowe odesłanie do szatni. Teraz okazja przed nim. Nie do wiary. W przypadku. Nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają. Gol z przypadku. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Powiększa tą przewagę. No, wreszcie. Benzema. Sędzia
sędzia zaprasza graczy na przerwę. Nieudana interwencja. Co się dzieje z tym padem? Czemu się tak... Proszę Państwa, zaczęliśmy. Oto mi. Druga połowa dzisiejszego meczu. Jest zmiana rezultatu na Estadio de Montilivi. Mamy pierwszą bramkę dla Barcelony. Zdobywcą bramki jest Ousmane Dembele. Podpisał się w tej akcji udanym dribblingiem. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 46. minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Dobry odbiór piłki, ale fałd. Rywale go zamykają i tracą piłkę. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Przypomnę tylko, że już niedługo będziemy pokazywać inne ciekawe spotkanie dla Liga Santander. Real Valladolid zmierzy się z Walencją. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji, oby tylko obie drużyny uniosły presję związaną z tym meczem. Ależ akcja, popatrzmy. Gdzie spalony? W którym miejscu? Głąbie. Przepis jest przepisem. Jeśli sędziowie dopatrzyli się spalonego, to coś pewnie było na rzecz. Od kiedy jeden zawodnik z obrony wyznacza linię spalonego? Wyznacz. Ciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Karim Benzema. Halo? Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto. Źle to zrobił. Oddał piłkę rywalom. Mamy informację o bramce na Estadio de Montilivi. To kolejne trafienie dla dumy Katalonii. Gola zdobywa Sergio Aguero. Pokonał driblingiem obrońcę i strzelił. Mamy teraz remis 2-2. Jest 65. minuta meczu. Dziękujemy za tę informację. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Wciąż jest groźnie. Co mieli Państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. A więc pogrom 6-0. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Wyszedł sam, uwaga! I mamy gola Roberta Lewandowskiego. Potwierdza swoją wartość. Trenerzy uwielbiają takich zawodników. Potencjał plus efektywność. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony. Komunikatorską. Bardzo dobrze. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Akcja wciąż trwa. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim razie, jest stres nie do zatrzymania. Gol, gol, znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba być nikogo, kto widział.
powiedział, w jakiej jest w formie. Pełni zasłużony ruch. Niesamowite lanie, strzelają tutaj bez żadnym rywałem. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Dobra ta interwencja. Jest zmiana rezultatu na Estadio Deportivo. To trzecie trafienie dla Barcelony. Zdobywcą bramki jest Ousmane Dembélé. Ustrzelił dziś już dubla. Miał dużo szczęścia, bo piłka po drodze do bramki trafiła Aluminium. Prowadzą więc 3-2. Minęła 77 minuta. Bardzo dziękuję za informację. Real traci piłkę. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Nic nie będzie z dośrodkowania, pewnie wyjaśniają sytuację. I teraz dobra okazja do kontry. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Z autu teraz Real. Lewandowski może się przebić skrzydłem. A co? Dobra. Dziękuję Wam za uwagę. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, łapek w górę, komentarzy. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć i pa.